Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest ten moment, w którym wchodzimy do kaplicy, nie? Czasu od razu przechodzimy do sedna. Okej, gotowi? No nic się tu nie dzieje na razie. Co tu mamy? O, mam do wielebnego proroka Sullivana Knofa od Lairda Daimona, napisany przez Nicka Tremblaya. Dziękuję za dodatkowe kopie twoich Ewangelii. Rozdałem je tym spośród moich owiec, którym choroba nie odebrała jeszcze rozumu i oczu. Ale potrzebujemy więcej sakramentu do picia w komunii, jak i do uśmierzania bólu i dezynfekcji wrzodów. Moje owce narzekają, że obiecałeś więcej niż dajesz, choć bez problemu mogę nad nimi zapanować swoim mocnym głosem i ciężką pięścią mojego wierzchowca. To wolałbym pójść łagodniejszą drogą. Bóg cię najbardziej umiłował i jesteś dla nas świętym darem. Lightheart. Strasznie ciężki do rozczytania. Zamykamy. Kamera w dłoń. Można się schować w konfesjonale. My name's Blake. The outsider? The father? I'm not anybody's father. I just... Kill me. You have to kill me. Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Ale co ja mogę zrobić, przyjacielu? O, zamknięte. Wejdźmy tu, może się rozegra jakaś scenka. Okej. We found her, Lisa. Time to flee amongst the scum. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go! Oh God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostates stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. No. 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 Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Rebellious angel, I have no fear. Strike! Enemy of my enemy! Enemy of my enemy!
Tell Josiah to make it stop. God ain't got ears for simple laws. Stop! Oh, God, please! Where is the woman? Where are you now, Kate? Stop! Stop! I'll tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? Behind us. The mines! Up the mountain! Valhazar in the mines! You'll never get her back! Not before the birth! We are the hands of the Lord. We cannot fail! The world dies screaming! Thank you, Zuma. That's Americans! Give the woman rest. Oh, yeah. The mines. Where the fuck are the mines? Mamy uchwycone, nie? No, on nas nie interesuje, okej. Okay. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Okej. Okay. Czyli jesteśmy w połowie gry w tej chwili, tak? Na to wygląda. Biedny kolega. On żyje? Nie bardzo. Było zapisywanie, także jeszcze spotkanie z Martą zapewne, nie? Tu oczywiście nie możemy wchodzić. Szliśmy stąd czy stamtąd? Nie, przyszliśmy stąd. To chodźmy teraz tutaj. Dobrze. Nie, nie. Przyszliśmy stąd. Mój błąd. Dobra, co fajnie. Nie ma co. Czyli musimy wyjść tutaj. Na razie spokojnie. To wygląda na taki teren kopalni, nie? Nawet coś podobnego.
here in the lake. Myślałem, że bez kamery, jakbyś miał dwie ręce wolne, to się uda. Znaczy, to na pewno jest tam, ale może chodzi o coś innego. Żadnej bateryjki, bandaża, nic? Chyba nic. No dobra, to jeśli nie o to chodzi. Jeżeli to nie o to chodzi, to o co chodzi? Nie, no to musi być to. O, o, odcięło mi drogę. Bateryjka. Znaczy, jaki ziomuś. Tu siedzi misiu. Kolejny wyłom. Zanim do domu, to może chodźmy tutaj. Jestem w budynku. Nie będę pani przeszkadzał. Coś jakby ktoś mnie tu widział, nie? Ktoś mnie przyczaił. Głucho. To dobrze. Kurde, jakie pole. Oj, 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 oj. Thank you.
quand t'as vu un film de fin de monde. For thy pleasure they were on. No szacie. Doszliśmy do końca. Nie aż tak do końca muszę z tym, bo on też tu jest, nie? Też tu jest. I co do budynku? No! Kurde. Koło zęba te korby. Dobra, zaraz. Zamontujemy to. Okej. Kręcimy. Co to da? That should do the trick. A ten młyn się zeszył. No i tu ściągnie, nie? Żeby zobaczyli, co się dzieje. No właśnie. Tutaj, o kurde, z wodą. O kurka, kolejny. Ognisko aniołów. Spakuj. Dobra. Super. Teraz tak.
nieźle, co? Kurde, muszę przystać na chwilę. Kurde, to wygląda jak na początku, nie? Nie wiem, co. Nie skupiajmy się na tym na razie. Czemu nie mogę tu wejść? Marca. Spokojne niebo. Kolejne sześcioro moich dzieciaczków, ale nie mojej krwi. Poszło rano pod nóż. Płakałem z powodu zabójstwa tego, co zrodziły moje lędźwie. Przyciąłem gardło Markusa tak głęboko, że zahaczyłem nożem o kręgosłup, a mimo to i tak się wił na stosie. A papa się uśmiechał i śpiewał o spotkaniu nad rzeką. Wszystkie głosy bramy przyłączyły się do śpiewu. Tylko jednego głosu brakowało. To się rzucało w oczy. Bóg już powinien odpowiedzieć słowami albo czynami. Boże, daj nam odpowiedź. Wypełnij obietnicę swego proroka. Złożyliśmy wielkie ofiary poprzez krew i ogień i dym spalonego ciała, więc ta ciągła cisza sama w sobie wiele mówi. Czy ktokolwiek kocha Boga tak jak ja? Tak często jak ja? Dobra kochani, chyba w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.